Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić odkurzacz marki Zelmer Sirius 1900 W w przypadku, gdy przestał zwijać przewód elektryczny. To stało się akurat w moim sprzęcie. Jest taka możliwa naprawa. Oczywiście ideałem byłoby wymienić całą kasetę ze zwijaczem lub ze sprężyną, ale czasami może być taka sytuacja, że uda się naprawić ten odkurzacz bez ingerencji w wymianę części. To znaczy, że wystarczy naciągnąć sprężynę zwijacza przewodu i problem ustępuje. W moim przypadku właśnie tak było, co chciałem Wam zademonstrować. No cóż, jeżeli macie podobną usterkę w swoim sprzęcie, zanim wrzucicie dziada na śmietnik albo oddacie go do naprawy serwisowej, to możecie spróbować naprawić tą dolegliwość, co właśnie Wam demonstruję. Oczywiście uprzednio wyciągamy wtyczkę z gniazdka, żeby nie doszło do porażenia. Zapraszam. Po otwarciu obudowy, wyciągnięciu kasety i rozwinięciu przewodu zasilającego 220 V możemy spokojnie przystąpić do demontażu zaczepu mocowania tego właśnie przewodu do szpuli, która właśnie zwija ten przewód, oczywiście za pomocą sprężyny, która jest umieszczona w jej wnętrzu. W tym właśnie miejscu odpinamy zaczep przewodu 220 V, co zaraz Wam zademonstruję. Po zdjęciu przewodu mamy do dyspozycji wolną kasetę bez uprzęży, że tak powiem, przewodu zasilającego i możemy spokojnie naciągnąć kasetę sprężyny z tą szpulą w taki sposób, żeby maksymalnie uzyskać naciąg sprężyny, która zwija przewód. W tym miejscu jeszcze mały rzut oka na biegunniki, które przekazują napięcie 220 V do silnika odkurzacza. One muszą być czyste, nie mogą być nadpalone, zabrudzone, ponieważ będziemy mieli gorszy przepływ prądu do elementów silnika. Po sprawdzeniu, czy sprężyna pracuje prawidłowo, czyli czy rozwijanie szpuli jest płynne bez zacięć, należy tą sprężynę nawinąć do oporu, czyli naciągnąć, kręcąc tą właśnie szpulą w kierunku przeciwnym do zwijania przewodu. Po naciągnięciu sprężyny ze szpulą następnie podłączamy przewód 220 V do gniazda, które wcześniej było pokazywane. Kolejnym etapem jest naciągnięcie przewodu elektrycznego na szpulę, czyli nawinięcie go w taki sposób,
jak był założony fabrycznie. Po umieszczeniu szpuli w prowadnicach nawijamy i rozwijamy przewód elektryczny kilka razy, żeby się ładnie ułożył w kasecie i żeby nie było żadnych oporów podczas jego rozwijania i zwijania. W tym miejscu taka mała uwaga, jeżeli już się uporacie z nawinięciem przewodu na szpulę, zwróćcie uwagę na ten zielony kabel, który jest podłączony do szpuli. On musi być ładnie naciągnięty w taki sposób, żeby nie ocierał o szpulę, ponieważ będzie blokować obrót tej właśnie szpuli podczas pracy nawijania i rozwijania przewodu elektrycznego. W obudowie odkurzacza są takie właśnie umieszczone wycięcia, w tym właśnie miejscu, co widać na zdjęciu. Ten przewód wsuwamy w nie i klinujemy go tak, żeby się nie przemieszczał podczas pracy odkurzacza. Tu jest umieszczony taki malutki przewód igielitowy, przewód podciśnieniowy, który służy nam do podłączenia do korpusu obudowy plastikowej odkurzacza i przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie pominąć tego faktu podłączenia jego do miejsca w obudowie, które Wam zaraz pokażę. No cóż, myślę, że na tym koniec zabawy z odkurzaczem. Możemy spokojnie go montować w całość, wkręcając cztery wkręty w obudowę, gdzie właśnie to prezentuję. I jeżeli zwijacz przewodu pracuje prawidłowo, to możemy się cieszyć, że nam się udało tą usterkę usunąć. A ja się na razie z Wami żegnam. Zapraszam do oglądania kanału oraz innych odcinków. Następne odcinki będą na temat komórek. Zapraszam. Jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, to łapka w dół. Dziękuję, cześć.